Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj na odcinku nie jestem sam, ponieważ jest ze mną mój nowy towarzysz, proszę bardzo, jest to Otylia. Jest to moja nowa suczka. I teraz tak, jeżeli o to chodzi, to piesek to jest pan... Piesek, no właśnie suczka. Jest to pancerna suczka na nieumarlaki. I ona się żywi tylko z gnim mięsem. Zobaczcie, tylko i wyłącznie z gnim mięsem. Ma ładną różową obruszkę, dlatego jeżeli chcecie nakarmić Otylię, to jedna subskrypcja to jedno mięsko dla Otylii, jeden zabity wider. Dobrze mówię, jeden zabity wider, ponieważ Otylia jest tak mocna, że zabija jedna hita. I dzisiaj z Otylią postaramy się przyzwać bossa wszystkich widerów, czyli puszka level 100. I po co to zrobimy? Po to, żeby pomógł nam w wojnie, sami wiecie z kim. To już nie można wypowiadać imienia. I odkryłem pewien rytuał, właśnie odkryłem, wymyśliłem ten rytuał. I mianowicie rytuał Otylia, poczekaj tutaj na mnie. Będziesz ze mną dzisiaj... Ej, nie chcę ci... O, dobra, siądź sobie. I tylko się nie spal. I ten rytuał polega na tym, że musimy wybudować, tak jak widzicie, wybudowałem wielki posąg, puszka level 100. Trzeba wrzucić mu ofiarę, zostanie na przykład, aby puszek nas nie krzywdził. Mianowicie dzisiaj ofiara będzie gruba i dzisiaj puszek będzie po naszej stronie, potem trzeba zadzwonić dzwonkiem, ale wcześniej trzeba puścić muzykę i założyć czaszkę widerowego szkieleta, żeby myślał, że jesteśmy swoi. Więc ja już czaszkę mam założoną, jak widzicie. Muzyka leci. Teraz mamy czaszkę widerowego szkieleta, musimy rzucić ofiarę. Rzucimy staka. Leci. Stak obsydianu. Dzwonimy w dzwon. Jeżeli to nie zadziała, to trzeba wrzucić wie... Nie! Otylia, nie! Błagam, nie! Nie mam wody, nie mam wody, Otylia! Dobrze żyjesz, Boże! Jezus, już straszne rzeczy się dzieją. Dobra, Otylia, siadaj. Dobra, to nie działa, musimy dać więcej obsydianu. Zrozgniewaliśmy puszka. Więcej, więcej! Więcej obsydianu dla puszka. Błagam, puszku, nie krzywdź mi Otylii tylko. Bo wiecie, ona z nim zawalczy, ale to dopiero jak się on pojawi, więc... Nie, gdzie jest puszek? Gdzie jest puszek? Jest rybak! Pojawił się tutaj rybak! Otylia, chodź. Mamy misję. Tutaj jest rybak. Chodź, Otylia. Tylko uważaj na ten ogień, błagam, nie tędy! Dobra, może być tędy. Rybak, rybak, rybak. On jest gdzieś tu... O, jest tutaj! To nieźle go powitałem, wpadając do wody. Ej, panie rybaku, chyba powinien z dużych liter. O, cześć, Patrol napisał. Ej, tutaj mamy wielką konwersację z rybakiem, pyta się o rybki. Czy były smaczne? Czekaj, chodzi o Otylia na powierzchnię. O, jest. Dobra, ryb... Co ta twoja muzyka odgania ryby? Już wyłączona. Już wyłączona. Więcej nie będzie. Pan rybak tutaj przyszedł. Co to jest? To jest moja suczka pancerna nieumarlaki. Żywi się tylko zgniłym mięsem. Pan rybak się patrzy na nasz posąg. O, a ten posąg? To jest posąg wielkiego Withera, który nazywa się Puszek Level 100. I ma za zadanie nakłonić puszka do pomocy w wojnie. Chodź, chodź, Otylia, idziemy do pana rybaka, on tutaj sprawdza. O, pan rybak sprawdza tutaj, co się dzieje. Jejku, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tu się rybak pojawia. Miałem nadzieję, że wider jakiś tutaj się zrespi, bo powiem szczerze... No ładny, ale czy dałeś ofiarę? Tak, ofiara została dana. Dwa stacki obsydianu dla puszka. Wydaje mi się, że Sowita. Chyba tak się pisze Sowita. Sowita. Jeszcze raz. Nie wiem, czy tak się pisze. Otylia, nie wchodź w ogień, błagam. Dobra, siądź sobie, Otylia, na razie tutaj. Ja z panem rybakiem tutaj załatwię swoje sprawy. Dam jeszcze stak obsydianu. O, nie. O, tak, damy jeszcze stak obsydianu. Pan rybak może go zbierze? Nie, nie zabrał. Dobra. Oj, mało, myślę, że...
mógłby ci pomóc. Dobra, musimy to dać. Jeszcze mam dwa staki, dobra, dwa staki damy, wszystko rzucimy. Czemu to się nie... czemu tu nie wchodzi? Dobra, musimy zrobić tak, bo hoperki tutaj musimy naprawić, zrobimy... Aj, znowu źle rzuciłem. Koszykarz ze mnie, jak zwykle. Wrzuciłem wszystko, co miałem. Ma pan rybak jakiś... Rybak z dużej trzeba? Rybak jakiś pomysł? Może rybki? Ciekawe, co rybak mi tu podpowie. Coś źle obliczyłem nasz system działający. Dalej działa, spróbuję. O, wrzucił muszlę. Nautiliusa? Spojrzał na górę, coś się dzieje? Nic. Nic się nie dzieje. Dobra, lecimy na grubo, idę po diamenty. Mam nadzieję, że za diamenty tutaj Wither się skusi, ale... Żeby rybak w pory napisał, że to nie o to chodzi. Damy... 20 bloków diamentów. Damy 20 bloków diamentów, może Wither przyjdzie. Powiedział, że gruba ofiara. No wydaje mi się, że z diamentów jest najgrubsza ofiara. Wchodź diamenty, proszę, szybko wchodźcie. Dobra, musimy zrobić to po swojemu. Dobra, wrzucimy tak diaksy. I... Nie mam płytki. Okej, ale ta płytka, dobra. Ta półpłytka mam nadzieję, że nie jest tak mega potrzebna. Chociaż boję się, że system przez to przestanie działać. Panie rybaku, dalej nic. Myślę, że jak kilka diamentów mi odstąpisz, to podpowiem, co może... Dobra. Jezus, panie rybaku, idę po więcej diamentów. Proszę. To dla pana. Jeju, tu się zaczyna już robić naprawdę świetnie. Jak tu rybak mi każe diamenty płacić, to mi podpowie. Co pan rybak odpowie? No i możemy rozmawiać! To się ceni, to się ceni! Tutaj mamy bardzo dobrego negocjatora. Słucham pana. Właśnie czytam pana, powinno być, ale słucham, okej? Okay. Co pan rybak tu powie? Otylia, bądź grzeczna, pan rybak jest naszym przyjacielem. Więc tak, weterynarz mi dał ofiarę, którą przyjmie wielki puszek. Gdzie znajdę weterynarza? Proszę, nie mów. Niedaleko domu Nexe. Okej. Okay. Wydaje mi się, że przed nami mega przygoda, więc lecimy. O, wojny magazynowe. Pozdrawiamy, Nitashi. Jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałątko. Dobra, mamy już zoo, więc jesteśmy bardzo blisko. Nexe chyba oznaczyłem na mapie. Nie, Nexe nie oznaczyłem na mapie, to sobie to od razu zrobimy. Domek Nexe. Co to za dźwięk? Jest, widzę. Biegnę. Widzę, tutaj weterynarz jest, ale gdzie on jest? Jest tutaj! O nie, szybko! Dobra, jest weterynarz. Otylia, mamy dla ciebie mięsko tutaj z tego. Jest, zjadłaś. I jest pan weterynarz. Witam, panie weterynarzu. Dobra, dostałem wskazówkę, że może mi pan pomóc. Zobaczymy, co odpisze. On w ogóle wygląda, ten weterynarz, jak z takiej bajki. Nie pamiętam, czy Disney Channel było, czy jakieś tam inne, jak jeszcze byłem mały. Ale w czym? Okej, napisałem, że próbuję przyzwać wielkiego puszka level 100, ale rybak powiedział mi, że pan wie, jaką ofiarę trzeba złożyć. Zobaczymy, co weterynarz nam odpowie, ponieważ taki te okularki... Ej, to jest piękny skin, naprawdę. Jezus, pięknie. Chciałbym być takim weterynarzem na serwerze. Może się udać, o! Super, w takim razie zamieniam się w słuch, panie weterynarzu. Co trzeba tutaj zrobić? O, Jawor wypił płyn Lugola. To chyba nie to trzeba było zrobić. No tyle, jesteś głodna? Tak, jesteś głodna. Dobra, ja cię posadzę jeszcze. Coś tu się dzieje? Nie. Jest okej. Okay. Powiem ci tak. Lubię nazywać zwierzęta. Piesek Nexe, panda Evron, papuga Jawor. W takim razie pora na... Chyba na mnie.
Tak mi się wydaje, ale nie wiem, co pan weterynarz tutaj kombinuje. Skończyły mi się name tagi. Możesz mi kilka przynieść? Już się robi. 20 sekund. Otylia. Otylia pana popilnuje. Dobra, ja niestety muszę szybko lecieć. Otylia tutaj zostanie, popilnuje pana weterynarza. Ja niestety muszę szybko lecieć po name tagi. Działaj, działaj, Lytra. I kill-off dla pana weterynarza. Weźmiemy chyba jeden z lepszych kill-offów, ponieważ widzicie, no tutaj musimy jednak działać dobrze. Skoro rybak od nas wziął 3 bloki diaksów, to tutaj też weterynarzowi damy jakiś hojny prezent, żeby nam pomógł, ponieważ będzie tutaj naprawdę... Mam nadzieję, że nam się to uda dzisiaj, że uda nam się przyznać puszka level 100 i przekabacić go na naszą stronę. Okej, okay. Kill-offy mam tutaj i oddamy diamentowy kill-off, wydajność 5.63 naprawa. I skończyły mu się name tagi. Dlatego polecimy tutaj. Tu mam mnóstwo name tagów. Na naszej, widzicie, naszej creeperowej farmie. Jakby ktoś pytał, to nadziała. Weźmy wszystkie na wszelki wypadek. I jeszcze, żeby już się nie wracać, pewnie będę potrzebował kowadło. Bo no, wiecie, jak name tagi się wykuwa, no to trzeba kowadło. O tyle. Jest pan weterynarz. Witam. Wróciłem. Kill off. I damy 3 name tagi. Proszę. To dla pana. O tyle, byłaś grzeczna? Masz mięsko. Masz mięsko i siadaj. Dziękuję. Co się stało? O tyle jest. Weterynarz nic nie zrobił. O, jest, dobra. Potrzebujesz ofiarę. Dokładnie tak. Bo już pisałem na sobie, no i tak, ale już tutaj pan weterynarz zareagował. Otylia ma dalej niezmienioną nazwę, więc chyba tutaj nie chodziło o Otylię. By przyzwać puszka. Tak, panie. Weterynarzu. Dokładnie tak, panie weterynarzu. Aż dziwne w ogóle, że weterynarz kładł Nexę. Przy dwóch psach i w ogóle Nexę trzeci. I tu mamy Otylię czwartą. No, znaczy właśnie, nie dziwne. Mam coś dla ciebie, bardzo ważne. Nie otwieraj tej ofiary wcześniej. Otwórz dopiero, jak będziesz potrzebował. Dobra, co dostaliśmy? Dostaliśmy czerwona... Dobra, mamy ofiarę 1 w środku. I teraz, jak ja będę potrzebował? No, potrzebuję tą ofiarę złożyć przy posągu naszym. Panie weterynarzu, czy to wystarczy? Złóż ją przy posągu, wystarczy. Dziękuję panu bardzo. W takim razie płynę pod posąg. Dobra, weterynarz nam pomógł. Kładziemy naszą łódkę, bierzemy Otylię ze sobą. Otylia, nie siadaj teraz, proszę cię, bądź grzeczna. Chodź Otylia do łódki. Otylia do łódki! O, jest, dobra, Otylia jest w łódce. Siadamy i płyniemy do mnie. Weterynarz już chyba więcej mi nie pomoże. Mamy ofiarę, zdobyliśmy ją. Powiem szczerze, że nie za drogo ta ofiara. Halo, będzie ci potrzebny miecz? Panie weterynarzu, posiadam taki. Czy chodzi o inny? Chyba chodzi o inny miecz jakiś specjalny. O, tu mnie zagiął teraz pan weterynarz. Nie zauważyłem w ogóle wiadomości na czacie. Mam miecz, który jest pięknie nazwany. I chyba chodzi o inny. Ty no nie mówcie, że zaraz do kowala muszę iść. Nie wahaj się użyć swojego miecza. O, czy mój może być? Dziękuję. Miłego dnia. Dobra, potrzebujemy miecza. Nie wahaj się użyć swojego miecza, czyli... Jejku, jak będę musiał walczyć z czymś potężnym, to i będzie to... Będzie grubo, naprawdę. Ja już się boję, ale dobra. Na razie już mieciarki, które przeszły od tych emocji totalnie, ale idę... Płyniemy pod nasz posąg i musimy tam złożyć tą jedną ofiarę. Czyli dopiero pod posągiem otworzymy tego shulker boxa.
i złożymy tam ofiarę. Jezus, naprawdę ciary mnie przeszły po karku całym. Ale kozak totalny. Powiem wam szczerze, że takie coś to dla mnie to jest hit. Pierwszy raz mam taką sytuację na serwerze, gdzie chciałem sobie po prostu przyzwać Withera w sposób niekonwencjonalny. Jak ktoś, o Jezus, nie zabijajcie miotyli, błagam. Szkielety głupie, dobra, zostawiły nas w spokoju. Musimy opłynąć z zoo. Okej, okay. Pierwszy raz mam taki coś, że chciałem przyzwać Withera, wiecie, powalczyć z nim albo poprosić go o coś. Nie wiem, jakieś ofiary mu złożyć, bądź dać mu znowu rozwalić swoją wyspę, ale... Żeby tylko mi pomógł? Ale zobaczcie, co tu się dzieje, to jest totalny sztos. Totalnie, naprawdę mi się to podoba, więc płyniemy. Złożymy tam ofiarę. Ty, wydaje mi się, że będziesz musiała tu gdzieś posiedzieć. Tak, zostawimy cię tutaj na wszelki wypadek, żebyś była bezpieczna. I żebyś nie weszła mi znowu w ogień. Ponieważ teraz już wydaje mi się, że będzie grubo. Dobra, otwieramy ofiarę tutaj. Zakładamy, tak jak wcześniej, czaszkę Withera, żeby Wither myślał, że jesteśmy swoi. Skoro weterynarz mi powiedział, że potrzebny jest miecz, dlatego... Co? Co? Jajko spawnujące pandę jest ofiarą? Witherze, nie rób tego, błagam. Puszku, nie rób tego. Ja mam wrzucić jajko tutaj? Czy mam ją zespawnić? Boże, jej nie chcę spawnić, bo ona umrze wtedy, jak się tutaj puszek pojawi. Jezus, dobra, ja ją zespawnię chyba, bo... To wrzucanie ofiary nie działało, więc ja tutaj pandę postawię. Mam nadzieję, że dobrze zrobię, bo jeżeli to zrobię źle... O ile mogę ją postawić... Jezus, ale grubo! Masakra, nie spodziewałem się tego. Dobra, stawiamy. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Panie Puszku, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy. Jezus, słodka panda jest ofiarą! Nie, błagam! Błagam! Jezus, to jest ofiara. Dobra, ja nie wiem, wezmę na smycz? Da się... Nie, nie da się pandy na smycz. Pando... Pando, nakarmię cię bambusem chyba. Nie, nie mam bambusa przy sobie, Jezus. Chyba coś źle zrobiłem. Mam pomysł, mam pomysł. Wsadźmy ją tutaj. Wsadźmy ją tutaj, do środka. Pando, chodź. Ofiaro właściwie, nie pando. Boże, nie, błagam. Widzowie... Jezu, ona mówi. Jezu, jakie to jest piękne, a zarazem straszne, jeżeli to jest ofiara. Weź tam, tak, tak, tak. Nie, nie, wejdź tam, wejdź do puszka, wejdź. Co się stało? Czy ja to źle zrobiłem? Czy ja muszę jeszcze zadzwonić w dzwon? Puszku! Puszku, muzykę jeszcze ci włączę, tak jak wcześniej. Nie, muzyka nam wpadła do... Hopera. Dobra, szybko. Dobra, jest muzyka. Damy jeszcze trochę opsa. Mam dwie ostatnie sztuki. Zadzwonimy w dzwon, jest czaszka. Boże, co się dzieje? Dobra, mamy ofiarę w łódce. Tylko nie zróbmy nic jej złego. Nie, nie mówcie, że już muszę ją poświęcić. Nie mówcie. Błagam, tylko ja nie chcę jej poświęcać. To będzie najgorsze, co bym mógł zrobić na tym odcinku. Żeby wygrać wojnę z tym, którego imienia wypowiadać nie można, muszę poświęcić pandę? Nie, to jest niemożliwe. Wsadźmy ją do puszka, jako ofiarę. Wsadźmy, to zróbmy tak. To na pewno zadziała. Dobra. Chodź. Mam nadzieję, że tu nie umrzesz. Tak, jesteś, dobra, jesteś w puszku. Na razie cię tu zostawię. Przepraszam. Kocham cię, pando, bardzo mocno, ale przepraszam. Dobra. Ofiara jest w puszku. Otylia, chodź. Puszek, przyjąłeś ofiarę. Błagam cię, zrób coś. Ta ofiara była mega gruba. Puszek. Co się dzieje? O Jezus, się wystraszyłem. Jezu, jak się wystraszyła, to tylko ten, to tylko podwodny ten zombie. Jeju, co się teraz, co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Miecz! Miecz, nie, mam miecz. Mam miecz przy sobie. Ofiara jest włożona. Nie, ja nie chcę jej zabijać, błagam. Nie chcę. Naprawdę tego nie zrobię. Ale to jest ofiara, chyba tak to musimy zrobić. Bardzo was przepraszam. Jest to ofiara. Weterynarz kazał mi wziąć miecz. Więc prawdopodobnie muszę to zrobić. Przepraszam was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam. Pojawił się Puszek! Puszku!
Witaj, ofiara została przyjęta. Dziękuję, zobaczcie co się dzieje w ogóle. Musiałem zabić pandę, żeby przyzwać puszka. Bardzo przepraszam. Patrzcie, to jest prawdziwy puszek level 100. Puszku, zużyłem wielką ofiarę, chodzi mi o dwie rzeczy. Jedna... Błagam, nie nawiedzaj już dobrych ludzi na tym świecie. Druga... Co mam zrobić, abyś mi pomógł w wojnie z sam wiesz kim. Dobra, napisaliśmy, czego oczekujemy od puszka. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Jezus, ale to jest kozak totalny. Masakra, czyli posąg działa, tylko ofiary nie miałem. W ogóle takiej ofiary się nie dało zdobyć na serwerze. Miałem farta, że ten weterynarz nam ją pożyczył. Pożyczył, właśnie podarował. Co się dzieje? Dobra, na mapie jest tylko jeden puszek. Zobaczcie, na mapie to jest puszek po prostu. To ja nie wiem, co tu się dzieje totalnie. To jest jakiś bug serwera chyba. Tego nie mogę ci obiecać. Magister jest moim panem i władcą. Złożył jeszcze większą ofiarę, niż sobie tylko wyobrażasz. O nie. A w takim razie... Co mam zrobić? Żebyś odpuścił mi moje czyny... Na jak najdłużej. Żebym nie był tak karany. Tę wyspę odbudowywałem gołymi rękami. I bolą. I bolą. Jestem poddany. Mogę jedynie spróbować okazać swoją łaskę i przyjąć gniew sam wiesz kogo na siebie. Puszku, czy mógłbyś to zrobić? Otylia siedzi, czyli Otylia nie zaatakuje nam puszka, ponieważ mamy teraz z nim dobre relacje, na szczęście. Otylia jest chyba głodna, więc damy jej szybko mięsko. Szybko, szybko. Nie, dobra, nie odchodzimy. Trzeba patrzeć się puszkowi prosto w oczy. Prosto w oczy, właśnie on ma... Trzy pary oczu, więc nie wiem, gdzie patrzeć. Spróbuję. Doceniam twoją ofiarę, lecz mam swojego pana. Puszku, rozumiem cię doskonale. A czy mogę coś dla ciebie zrobić? Czy skrywasz jakieś sekrety? Był mi potrzebny miecz, ale chyba na... Kurczę, na tą ofiarę mi był potrzebny miecz. Dobra, czy skrywa jakieś sekrety? Zobaczymy, co teraz puszek nam odpisze. Puszek level 100. Prawdziwy. Jezus, jak to się stało, że on się tu pojawił? Ja nie wiem. Ej, to naprawdę zadziałał ten system. Jest wiele sekretów, ale jeśli jesteś skory je poznać, to jeszcze się spotkamy. Bywaj. Puszek odleciał. I to tyle. O Jezus. Puszek, o puszek. On odleciał i nas zostawił w spokoju, czyli przyzwaliśmy go nie na darmo. Jejku, puszek, ale bardzo błagam, nie żałujcie mi tej pandy, bardzo was błagam, naprawdę. To było najgorsze, co mogłem zrobić, ale bardzo błagam. Otylia, byłaś grzeczna, masz mięsko. I kochani widzowie, jeżeli chcecie kolejną część z tej historii, ponieważ Puszek powiedział, że się spotkamy, mam nadzieję, że ta wam się podobała, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, łapka w górę, łapkę w górę. Nie, Otylia, co ty robisz? Dobra, zniszczmy to. Otylia, siad. Siad, grzeczna. Grzeczna sunia. Dobra, to nie może być tego. Dobra. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Kolejna część będzie niedługo, mam nadzieję, jak przyzwiemy puszka jeszcze raz. Kocham was, widzowie. Pa, pa.